Dzisiaj trochę o personalnych tokenach, czyli o eksperymencie, który nazwał Benton Coiny. Bo jak już część z Was pewnie wie, wyemitowałem swoją kryptowalutę w oparciu o Ethereum. Teraz nazwałem to eksperymentem ze względu na to, że jest to coś, co wydaje mi się rzeczą dość kontrowersyjną. Jednocześnie są pewne rzeczy, pewne twierdzenia, które są niesprawdzone, a można by je sprawdzić. I są pewne twierdzenia, które są dość takie obrazoburcze, a może się okazać, że rynek jednak stwierdzi inaczej. Także czym są tokeny personalne? Czyli kilka słów o Benton Coinie. Czym według mnie są personalne tokeny? Czym są, tak ja nazywam personalne tokeny, ale to jest taka osobista kryptowaluta, możemy powiedzieć. Czyli cyfrowe żetony osobiste. W ogóle dlaczego mogłyby mieć wartość? To też jest pytanie. Także w mojej opinii, tak jak ja na to patrzę, to jest bardzo ciekawa alternatywa dla takich serwisów jak Patreon czy jak Patronite. I pewnie część z Was zna taki system jak Patronite, może kogoś wspieracie, nie wiem, gonciarza czy jakiegoś innego youtubera. W każdym razie tam wpłacacie pieniądze i jakby jedyne co macie to jakąś obietnicę, że może dostaniecie pocztówkę, może dostaniecie jakiś handshake albo wejście na jakiś event. Ale teraz, jeżeli wprowadzimy do tego układu, tej układanki w relacji z twórcą, damy token, cyfrowy żeton, który jest wymienialny, jest tradowalny i ma jakąś wartość na rynku, to może on będzie miał bardzo ciekawe implikacje w zachowaniu, może w tej relacji twórca i posiadacz tego tokenu, czy twórca widz, odbiorca tej treści. I ja nabieram przekonania, że każdy twórca dzisiaj w internecie, każdy kto chce jakąkolwiek wartość generować na rynku, czy to jacyś muzycy, czy politycy, czy sportowcy, czy influencerzy ogólnie, każdy z nich w pewnym momencie i tak będzie miał token. Tak jak dzisiaj ocenia się tych ludzi, jakby wartość rynkowa ich jest wyceniana na podstawie, nie wiem, ilości lajków na Facebooku, share'ów, wyświetleń pod ich filmami, komentarzy, czy followersów, wiecie. Tak dzisiaj jest wyceniana ich wartość rynkowa, nawet przez reklamodawców. Tak ja jestem przekonany, że w około 3 do 5 lat to każdy z tych ludzi będzie miał Facebooka, Instagrama i swój token. Po prostu token, który jest wyceniany na rynku, który jest handlowany, który ma swoją cenę i ten token jest dodatkową metryką w ich działalności takiej publicznej. Bo wyobraźmy sobie, dlaczego taki token mógłby mieć wartość? I teraz jeżeli mówimy tu o Benton Coinie, to może być dość kontrowersyjne, ale zastanówmy się, gdyby na przykład Robert Lewandowski wyemitował swoją kryptowalutę, taki Lewandowski coin, słuchajcie, to czy część z Was nie chciałaby mieć w swoim portfelu chociaż jednego Lewandowskiego coina, tak nie wiem, kolekcjonersko po prostu, wiecie, wpadł na fajny pomysł, odważył się zrobić coś takiego i teraz czy nie kupilibyście chociaż jednego na giełdzie, żeby mieć u siebie w portfelu? Tak jak można by to porównać, nie wiem, do karty piłkarza, tam wiecie, kiedyś się zbierało takie karty z piłkarzami, no może no one nie miały żadnej wartości, ale jednak dzieciaki się nimi wymieniały, handlowały nimi, one stanowiły jakąś wartość. To była dla dzieci czy dla młodzieży, jest to jakaś wartość rynkowa i można wymienić taką kartę na jakiś realny przedmiot w świecie rzeczywistym. Więc taki token można by potraktować jako taką kartę takiego piłkarza. I teraz pytanie, czy nie chcielibyście jej mieć? I teraz idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że Lewandowski wyemitował 21 milionów Lewandowskich coinów, rozdał tam części, na przykład dał swojej żonie, prawda, żeby ona też tą wartość budowała, żeby jej też zależało na wzroście wartości tej kryptowaluty, rozdał swoim, nie wiem, menadżerom, może kolegom z zespołu, może rodzinie, przyjaciołom trochę rozdał, a milion na przykład wrzucił na rynek, żeby ludzie je kupili. I teraz, jaką będą miały cenę te tokeny? Czy ktokolwiek kupi? No, ja jestem przekonany, ja bym kupił. W ten sposób powiem. Więc on zbierze pieniądze, nagle pojawi się cena. To jest bardzo ważny moment w tworzeniu kryptowaluty. To jest price discovery moment, czyli ten moment, kiedy rynek szuka ceny tego oto tokenu. I teraz on trafia na rynek, ludzie kupują, nagle się okazuje, że pan Robert Lewandowski ma u siebie na koncie w kryptowalucie, nie wiem, kilkanaście milionów złotych. Taką ma wartość rynkową, jego tokeny tyle, taką mają wartość. I teraz, jako że on ma jej najwięcej, no to ma do wyboru albo sprzedać wszystko na rynku i zbić cenę do zera, jakby pozbawić się tego mechanizmu, który mu
daje do wykorzystania właśnie taka kryptowaluta. Albo jeżeli on ma jej najwięcej, no to on będzie miał największą motywację, żeby tą wartość budować. I teraz może to robić na różne sposoby. Ja nie wiem, rynek nie ma podręcznika, nikt nigdy nie uczył na zajęciach z ekonomii, nie ma zajęć pod tytułem nadawanie wartości pieniądzu. Nie ma czegoś takiego. Zazwyczaj my żyjemy w świecie fiat, gdzie te pieniądze mają nadaną wartość z góry, po prostu urzędowo. A teraz jeżeli my żyjemy w świecie, gdzie każdy może swój token cyfrowy wyemitować, no to jak mu nadać wartość rynkową? I teraz może za każdym razem, jak Lewandowski strzeli gola, to cena pójdzie do góry. Zastanówmy się inaczej. Może gdyby eksperyment pod tytułem Lewandowski coin się udał, to może inni z innych zespołów, jakiś, nie wiem, Ronaldo czy jakiś inni sławni piłkarze, też wyemitowaliby swoją kryptowalutę i nagle byśmy mieli notowania, wiecie, Lewandowski do Ronaldo na rynku, ile kto jest warty. Za każdym razem, jak ktoś strzeli gola, to wartość idzie do góry, prawda? I jakby tworzy się, możemy wejść za pomocą tokenu, możemy wejść troszkę na inny poziom wyceniania jakiejkolwiek wartości na rynku, jakiejkolwiek wartości, którą ktoś przedstawia, którą ktoś chce generować dla ludzi. I mówię tutaj, nie wiem, o politykach, sportowcach, twórcach, w każdym, bo każdy, kto chce taką wartość przedstawić na rynku, może wyemitować swój token. Każdy zresztą z Was może to zrobić. Zresztą jakbyście chcieli wiedzieć, jak to zrobić, to tutaj link do filmu, bo na ostatnim filmiku pokazywałem, jak swoją walutę wyemitować. Także tutaj link. Wracając do Bentin Coinów. Ja wyemitowałem 21 milionów Bentin Coinów. One są wyemitowane przez smart contract, co oznacza, że po pierwsze, nigdy nie będzie ich więcej, nie da się ich usunąć, nie da się ich skasować, nie da się już wyłączyć, one już będą tam zawsze. Tak długo jak będzie blockchain Ethereum, tak długo będą tam Bentin Coin. I tak długo każdy posiadacz Bentin Coinów będzie mógł je sprzedać, kupić, wymienić, wysłać. One działają nie do końca jak Bitcoin, nie są kopane, są wszystkie wydobyte w pierwszym momencie, wyemitowane. I wszystkie należały do mnie. Ja rozdałem rodzinie, przyjaciołom, bliskim, rozdałem takim najfajniejszym, najwierniejszym fanom trochę i wypuściłem 500 000 na rynek i sprzedałem. I za zebrane pieniądze od Was, tak de facto, za sprzedane te tokeny, jakby wprowadzimy ten kanał teraz na wyższy poziom, dzięki Wam, słuchajcie, Wy kupiliście udział w tym właśnie, co się dzieje. I mało tego, jeżeli Wy posiadacie Bentin Coiny, to Wy macie też motywację, żeby ich wartość szła w górę, prawda? I teraz każdy z Was, kto kupił Bentin Coiny, bądź ktoś chce kupić, ma udział w tym wszystkim, co ja robię poniekąd. I teraz podnosi po pierwsze wartość tych coinów wszystkich pozostałych, bo im większa dystrybucja, tym też większa jest wartość, tym większa jest płynność na rynku, tym bardziej dokładna jest cena rynkowa, swoją drogą. Są bardzo ciekawe mechanizmy, które tak naprawdę badam dopiero teraz, tworząc tą kryptowalutę i od czasu do czasu będę Wam o tym wspominał, jak ten eksperyment się toczy dalej. W każdym razie każdy, kto kupił Bentin Coiny, teraz ma udział w tym, po pierwsze, ma lepszy content, bardziej dostępny, ładniejszy, lepiej zmontowany, fajniejszą czołówkę. Jakby to wszystko to są efekty tego właśnie, że Wy uwierzyliście we mnie, że zainwestowaliście we mnie, kupiliście moje akcje, można powiedzieć, dofinansowując mnie w pierwszej rundzie finansowania. No to tak finansuje się firmy, startupy, tak się finansuje największe przedsiębiorstwa na świecie dzisiaj przecież, wrzucając akcje na giełdę. A teraz czemu człowiek nie może tak zrobić? Każdy z Was może tak zrobić. Jeżeli tylko znajdziecie ludzi, którzy w Was uwierzą i w Was zainwestują i mało tego, nie tylko wrzucą Wam pieniądze jak na Patronite, tylko będą mieli udział w tej Waszej rynkowej wartości, no to słuchajcie, czy to nie jest dużo fajniejszy układ niż Patronite? Dlatego jeżeli mnie ogląda Krzysztof Gonciarz, to Krzysiu, ja Ci z przyjemnością wyemituję tokeny, Twoją kryptowalutę, którą sprzedasz jak akcję zamiast zbierać pieniądze na Patronite. Słuchajcie, normalny biznesowy układ. Kupujecie akcje, a ja dbam o to, żeby podnosić wartość przedsiębiorstwa. Tak to wygląda na rynku dzisiaj, prawda? Czemu tak nie może wyglądać z osobą? Posiadanie takich coinów, takich tokenów ma bardzo ciekawe implikacje, bo załóżmy, że Wy macie trochę Bentin coinów, to Wy macie motywację, żeby wartość tego szła w górę, tego tokenu na giełdzie, więc no każdy ma, no niestety tak działamy, no taka jest nasza chciwość, taka ludzka natura, że po prostu jak już coś mamy i to chcemy to drożej sprzedać, prawda? I teraz jak to będzie wyglądało? No to może będziecie mieli motywację do tego, żeby kliknąć lajka na dole, żeby udostępnić ten filmik, żeby fajny jakościowy komentarz na dole wrzucić, żeby ten zasięg mój jako twórcy się zwiększał, bo kupiliście akcję, więc wierzycie w to, że to co ja mówię jest
prawdą, że to, co ja mówię, jest informacją sprawdzoną, wiarygodną i chcecie, żeby do jak największej ilości osób dotarła, bo im więcej ludzi to usłyszy, tym więcej ludzi może kupi bentincoiny, tym wyższa będzie wartość ich w przyszłości. Więc to jest w waszym interesie, żeby udostępnić i lajkować. Zobaczcie, w taką właśnie macki was tutaj zabrałem. Wytworzyłem między mną a wami, posiadaczami bentincoinów, stworzył się nowy rodzaj relacji. Jest to ekonomiczna relacja. My tutaj wszyscy z powodu chciwości chcemy, żeby ten content, żeby ta treść dotarła jak najdalej, żeby jak najwięcej ludzi to oglądało. Przynajmniej takie jest założenie. Zobaczymy, rynek zweryfikuje. Ja nie wiem, to jest wszystko eksperyment. Ja się mogę mylić, słuchajcie. Nie jestem wyrocznią. Także, jeżeli ktoś z was chce mnie wesprzeć, to na pewno kliknijcie lajka, udostępnijcie filmik, dajcie jakiś fajny komentarz. Zdarza się, że ja nagradzam ludzi bentincoinami za fajne komentarze i pytania. Ci z was, którzy jeszcze mnie nie śledzą na Facebooku, bo ja co wtorek robię live'y na Facebooku około godziny 18, gdzie co tydzień opowiadam o bieżącej sytuacji w branży Bitcoin, blockchain, więc zachęcam was, żebyście mnie znaleźli na Facebooku i dodali do obserwowanych. Oczywiście, jeżeli chcecie wesprzeć, to na dole jest link do giełdy, gdzie można kupić bentincoina. Jeżeli ktoś z was chciałby, żeby mu pomóc przejść przez ten proces, bo to jest smart kontraktowa giełda, więc ona jest taka trochę toporna, to tutaj filmik, na którym pokazuję krok po kroku, jak te bentincoiny kupić na giełdzie Etherdelta. Więc słuchajcie, dzięki przede wszystkim, dziękuję wszystkim, którzy kupili bentincoiny. Naprawdę, pamiętajcie o tym, że nie da się ich już skasować. Nie? One już będą tutaj na rynku. Nikt wam ich nie zabierze. Słuchajcie, nikt ich wam nie zabierze. Jedyne, jak możecie stracić, to to, jak ja sprzedam je wszystkie na rynku. I tak długo, jak wierzycie w to, że mi w pierwszej kolejności zależy na budowaniu ich wartości, tak długo możecie być przekonani do tego, że wszyscy razem będziemy pracować na podwyższanie wartości bentincoinów na rynku. Także jeszcze raz wielkie dzięki za wsparcie. Działamy, będzie fajnie, naprawdę. Na razie, cześć.